W tym roku, jak Państwo zdążyli zaobserwować, obchody mają nieco mniejszy, skromniejszy wymiar. To wszystko jest zrozumiałe, spowodowane przez pandemię COVID-19 i wynikające stąd obostrzenia sanitarne. Ale zdecydowaliśmy się na dożynki, na uczczenie Święta Plonów, by dochować wielopokoleniowej polskiej tradycji i też docenić i podziękować rolnikom i osobom związanym z rolnictwem za trud pracy włożony w ostatnim roku. Szanowni Państwo, chciałbym, byśmy przywitali gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Jest wśród nas pan Jacek Świat, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy bardzo serdecznie pana Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka województwa dolnośląskiego. Powitajmy gorąco pana Tomasza Krzeszowca, dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu. Witamy serdecznie pana Damiana Mrozka, radnego Sejmiku województwa dolnośląskiego. Jest też z nami pani Elżbieta Musiał, kierownik oddziału terenowego KRUS w Środzie Śląskiej, a także pan Marek Bednarz, kierownik posterunku policji w Udaninie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam przedstawicieli gospodarstw rolnych, przedsiębiorców związanych z rolnictwem, organizacji społecznych, służb mundurowych, radnych, byłych i obecnych, sołtysów, samorządowców, przedstawicieli prasy lokalnej oraz Was, drodzy mieszkańcy i goście naszej gminy. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, za chwilę starostowie dożynek, Państwo Grażyna i Mieczysław Kulkowie z Lasku przekażą chleb na ręce wójta gminy Udanin, pana Wojciecha Płaziuka. Szanowny panie wójcie, wręczamy panu ten bochen chleba tegorocznego zbioru. Symbol obfitości i dostatku. W tym bochenie chleba jest zapisana ciężka praca wszystkich rolników oraz radość z zebranych plonów. Niech Pan dzieli ten chleb z należytym szacunkiem, aby nie zabrakło go nigdy w naszym roku. Szanowni starostowie dzisiejszych dożynek, Państwo Krup. Obiecuję dzielić ten bochen chleba sprawiedliwie tak, aby nikomu z naszych mieszkańców tego chleba nie brakło nigdy w tym roku, ale też i w całym życiu. Dziękujemy bardzo starostom i panu wójtowi. A teraz zapraszam zespół folklorystyczny Cicha Woda, który poprowadzi obrzęd dożynkowy. Ja tylko przypomnę, że zespół działa już od wielu lat. Powstał z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich i okrasza swoimi występami nie tylko folklor lokalny, ale także regionalny. Zapraszamy.
proszę Państwa, przepraszam, mała awaria. Nie byłoby dożynek, gdyby nie było obtańcowanie wieńca. Więc tutaj poprowadzą nasze najmłodsze uczestniczki i prosimy tutaj właśnie panie z zespołu o pomoc. Wyglądały żniwa. My pamiętamy te czasy, dziękuję bardzo. My te czasy pamiętamy. Jak byliśmy w polu, kosiliśmy zboże, wiązaliśmy snopy. Młodzi grabili sierniska, starzy klepali kosy. I tak było wyglądało kiedyś żniwowanie. Dzisiaj już jest inaczej. Dzisiaj zboże nam kombajny koszą. W spichlerzach mamy. Chleb nam pieką specjaliści. Różne receptury mają, ale jedno pamiętajcie, kiedyś tak inaczej było. Kiedy nasza mama chleb piekła, wkładała go do pieca, krzyż nam na nim kreśliła. Gdy go z pieca wyjmowała, jeszcze raz. I pamiętajcie, że jak nam w kromki krajała, też znak krzyża czyniła. Oby tak było do dzisiaj. A teraz przedstawimy wam w piosenkach, jest to skrócony obrzęd, więc w samych piosenkach posłuchajcie, jak się kiedyś trudzili nasi gospodarze. Yeah!
Szanowni Państwo, ciąg dalszy obrzędu dożynkowego, do którego zapraszam, a będzie to pokrojenie i podzielenie chleba dożynkowego, zapraszam gospodarza tegorocznych obchodów Święta Plonów, wójta gminy Udanin, pana Wojciecha Płaziuka, przewodniczącego Rady Gminy Udanin, pana Janusza Strzeleckiego, a także starostów dożynek, państwa Grażynę i Mieczysława Kruków z miejscowości Lasek. Po uroczystym pokrojeniu oczywiście ten chleb będzie można skosztować osobiście, bowiem panowie i pani przekażą jego części wszystkim państwu. A tę chwilę oczekiwania na pochenek chleba umilią oczywiście muzycy Cichej Wody. Państwo, czekałem specjalnie na pana wójta, bo za chwileczkę właśnie poproszę pana wójta o zabranie głosu jako pierwszego mówcę tegorocznego Święta Plonów. Ale jeszcze obowiązki pana wójta skierowały w prawą stronę od sceny. Proszę znowu zbroić się lekko w cierpliwość. Panie pośle,
Panie Marszałku, Panie Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Panie Dyrektorze Instytucji Rolniczej KOW, Pani Dyrektor i Kierownik zarazem KRUS-u w Środzie Śląskiej, Panie Przewodniczący Rady Gminy Udanin wraz z radnymi, Panie Kierowniku Posterunku Policji w Udaninie, Szanowni Starostowie dzisiejszych dożynek, Panie Dyrektorze Dolnośląskich Młynów, Panie Wójcie zaprzyjaźnionej gminy Marcinowice, Szanowni wielce zgromadzeni uczestnicy dzisiejszych, jakże skromnych, innych niż to miało miejsce w tamtym roku, dożynek gminnych. Zastanawialiśmy się, drodzy Państwo, przez długi okres, czy te dożynki mają się odbyć. Wspólnie podjęliśmy taką decyzję, że tradycyjnie muszą dożynki w gminie Udanin, jak to miało dotychczas miejsce, się odbyć. Dlatego postanowiliśmy w innej formule, bardziej okrojonej, podziękować rolnikom za ich pracę, wszystkim instytucjom współpracującym, osobom, które wspierają gminę Udanin, i dlatego te dożynki w dniu dzisiejszym się odbywają. Dożynki, jest to czas podziękowań, jest to czas również podsumowań, ale też czas świętowania wspólnego. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy i wszyscy zgromadzeni, rok, który dobiegł końca, był rokiem trudnym dla rolników z wielu względów, ponieważ już od początku, kiedy nastąpiły po tamtegorocznych dożynkach zasiewy, rolnicy musieli się borykać i walczyć z plagą gryzoni. Ta walka, Szanowni Państwo, trwała przez cały rok, ale również trwa w chwili obecnej. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Udanin, również i wiosna nie była łatwa dla rolników. Kolejny rok z rzędu była wiosenna susza, która trwała praktycznie do maja, co niewątpliwie miało ujemny skutek na plonowanie. Dzięki Bogu pogoda dopisała w maju, a jak wiemy wszyscy, majowe deszcze podnoszą też i plonowanie. Za to trzeba dziękować Bogu Stwórcy. Również trzeba dziękować za to, że te dożynki mogą się odbyć, ponieważ wiemy, że jesteśmy w trakcie epidemii, a co za tym idzie, są różnego rodzaju obostrzenia. Pogoda w tym roku także była bardzo dobra w momencie żniw. Żniwa się odbyły bez zakłóceń, w zasadzie były bezdeszczowe i to jest bardzo ważne, aby w dniu dzisiejszym za to podziękować. Drodzy rolnicy, wystąpiłem jako wójt gminy Udanin, jako gospodarz o to, aby też docenić Waszą pracę do Ministerstwa Rolnictwa, do ministra. Wnioskowaliśmy o 40 ponad medali dla zasłużonych rolników na terenie gminy Udanin. Być może ze względu na to, że trwa epidemia, odpowiedź nie była taka, jaką byśmy sobie życzyli, ale są wśród nas rolnicy, którzy dzisiaj odbiorą odznaczenia zasłużony dla rolnictwa, więc tym rolnikom serdecznie dziękuję i gratuluję. Jak ciężka praca rolnika jest, to wiedzą ci, którzy są związani z rolnictwem. Kiedyś, Szanowni Państwo, nie było maszyn takich, jak mamy dziś, nowoczesnych, nie było technologii. Nasi ojcowie musieli uprawiać, wydzierać tą ziemię po to, aby mogły być plony jakże inne niż teraz. Dzisiaj mówimy o 8 tonach, o 10 tonach zboża. Wtedy 1,5 tony to był sukces. Przyjechali tutaj z Kresów Wschodnich po to, aby zasiedlić tą ziemię. Myślę, że dzisiaj możemy wszyscy powiedzieć, że jesteśmy gospodarzami tej ziemi. Dobrze się tu czujemy. Mamy przepiękne tereny. Mamy przebogate również
klasowo ziemię, ponieważ jest to klasa druga, trzecia, a bardzo niewiele klasy czwartej, więc typowo rolnicze tereny. Ten rok, w którym jesteśmy jako gmina, pomimo trudności związanych z COVID-em, pomimo mniejszych wpływów do budżetu, realizujemy zamierzenia, nasze zadania. To dzięki dobrej współpracy Rady Gminy pod przewodnictwem pana Janusza Strzeleckiego, przewodniczącego Rady, współpracujemy. To dzięki pracownikom, to dzięki sołtysom, dzięki wyrozumiałości tych osób możemy iść do przodu. Jest wiele inwestycji, które są rozpoczęte i mam nadzieję, a jestem pewien, że do końca roku je dokończymy. Jak szanowni państwo, stąd akurat nie widać, również po wielu staraniach, po wielu latach, w końcu na terenie gminy jednym można się podoba, drugim nie, ale powstają elektrownie wiatrowe, co za tym idzie, będą dodatkowe wpływy do budżetu, które będziemy dzielić w zrównoważony sposób wśród 19 sołectw. Jeszcze raz dziękuję wszystkim państwu za to, że znaleźliście dzisiaj czas. Dziękuję pani prezes Grażynie Teleszko, która jest tam z tyłu, pani Grażyno, która tak naprawdę jest współorganizatorem tych skromnych dożynek, za jej zaangażowanie, za jej ciężką pracę. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu sekretarzowi, który jak zawsze wyśmienicie prowadzi dzisiejszą uroczystość. Serdecznie dziękuję panu posłowi oraz panu marszałkowi, panu dyrektorowi i wszystkim osobom, które znalazły czas po to, aby nas odwiedzić, bo to nie jest tak, szanowni państwo, że tylko przyjeżdżają podczas uroczystości, ale zapewniam państwa, że współpraca zarówno z Urzędem Wojewódzkim, zarówno z parlamentarzystami, jak i Urzędem Marszałkowskim układa się bardzo dobrze. Efektem tej współpracy jest wiele środków zewnętrznych, które wpływają do budżetu gminy. Z Urzędu Marszałkowskiego promesa na ponad 1,5 miliona złotych na gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Dodatkowo kilka jeszcze mniejszych promes po 100 tysięcy, po 126 tysięcy. I za to serdecznie panu marszałkowi dziękuję. Również dziękuję panu posłowi, ale warto tutaj wspomnieć naszego przyjaciela gminy, Jackowi Światowi oczywiście dziękuję panu posłowi za wsparcie gminy, ale warto tutaj wspomnieć i nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał naszego przyjaciela gminy, pana posła, byłego wojewodę Pawła Chreniaka, który zawsze uczestniczy w większych uroczystościach na terenie gminy. Mamy stały kontakt, wspiera nas bardzo mocno, za to serdecznie dziękuję. Dzisiaj miał wielką uroczystość. Wielką uroczystość w gronie rodzinnym, dlatego nie mógł być wśród nas. Nie był w tamtym roku, ale jak to mówią, do trzech razy sztuka. Dlatego zapewne w przyszłym roku, jak nam pozwolą na to warunki, spotkamy się już nie w Udaninie, ale tak jak to miało miejsce, zaplanowaliśmy w Ujeździe Górnym przy bardzo, myślę, większej ilości osób. Za wszystko serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję również panu dyrektorowi Tomaszowi Krzeszowcowi za odkręcenie pewnych spraw z roku 2009. Mam nadzieję, że w niedługim czasie mieszkańcy bloków będą się cieszyć nową drogą, ponieważ będziemy mieć dofinansowanie z KOWR-u. Dziękuję również pani. Brawo! Dziękuję również pani kierownik Elżbiecie Musiał, która jest przyjacielem gminy, wystawia zawsze stoiska, współpracuje. Wczoraj z sukcesem, szanowni państwo, nie boję się tego powiedzieć, odbyła się największa impreza rowerowa w powiecie średzkim, być może nawet w województwie dolnośląskim. Ponad 200 uczestników rajdu rowerowego, trasa rekreacyjna. Tu nie chodziło o to, kto pierwszy dojedzie, ale ten, kto ukończy tą trasę. 23 kilometry rozpoczęliśmy w Ujeździe Górnym, zakończyliśmy w Ujeździe Dolnym. Wiele firm nas wsparło. Tutaj oficer rowerowy, pan Andrzej, też
się bardzo mocno zaangażował. Za to panie Andrzeju dziękuję. Szanowni Państwo, nie bez kozery wybraliśmy to miejsce i po to, abyśmy mogli się dzisiaj spotkać. Ponieważ, jak wiecie, Szanowni Państwo, niedawno odsłonięcie nastąpiło pomnika w hołdzie obrońcom ojczyzny przed bolszewickim najazdem w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Jest to dla nas, była dla nas to wielka chwila, jest to dla nas miejsce w centrum Kudanina, nieopodal kościoła, nieopodal urzędu, gdzie będziemy mogli dziękować naszym przodkom za to, że oddali życie i zdrowie, abyśmy my dzisiaj mogli być w tym miejscu. Serdecznie dziękuję bardzo. Bóg zapłać i szczęść Boże. Bardzo dziękujemy panu wójtowi gminy. A teraz o zabranie głosu poproszę pana Jacka Świata, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo starostowie, panie wójcie, panie przewodniczący, wszyscy czcigodni goście. Przyjechałem z Wrocławia po to, by ukłonić się tym wszystkim, dzięki którym moja spiżarnia domowa jest zawsze pełna. Jestem z urodzenia, z zamieszkania, zatwardziałym mieszczuchem i z prawdziwym podziwem patrzę na Państwa pracę. Pracę bywa bardzo trudną, bardzo ciężką, ale co najważniejsze, szalenie nieprzewidywalną, ryzykowną, zdaną na kaprysy aury, kaprysy przyrody. I cóż mogę zrobić, poza tym, żeby się głęboko pokłonić, żeby powiedzieć głośno: dziękuję Państwu. Dziękuję za to, że jesteście, że żywicie i bronicie. Życzę więc wszystkim Państwu, rolnikom, hodowcom, sadownikom, pszczelarzom, winiarzom, ogrodnikom, zapomniałem jeszcze o kimś, wszystkim powodzenia, pomyślności, dobrej pogody. Szczęść Boże, po prostu. Bardzo dziękujemy panu posłowi. O zabranie głosu teraz poproszę pana radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pana Damiana Mrozka. Także tutaj jest zawsze piękna pogoda. Szanowny panie wójcie, panie pośle, panie marszałku, zgromadzeni goście, szanowni mieszkańcy gminy Kudanin. Bo ja muszę tamto wymienić. Dożynki to święto, w którym od wieku utożsamia się polska tradycja i tożsamość. To święto dziękczynienia, radości i dumy. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za błogosławieństwo ludzkiej pracy, za życiodajne płody przyrody. Dziękujemy gospodarzom, rolnikom za całoroczny trud pracy, za owoce tej pracy, które także dzisiaj tutaj przynieśli, jak powiedział pan wójt, w roku niełatwym, w roku suszy i pandemii. W szczególny sposób też chciałem podziękować za pamięć o ojczystej ziemi, której przejawem jest właśnie odsunięty miesiąc temu pomnik tutaj. Hołdzie obrońcom ojczyzny. Musimy pamiętać, stojąc przed tym pomnikiem, nie tylko o ojcach naszej niepodległości, ale także, a może przede wszystkim, o żołnierzach. Jak podliczyli historycy, od 60 do 70% żołnierzy, którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, była ze wsi i z małych miasteczek i oni ruszyli w bój i pokonali najeźdźców. Pamiętajmy o Wincentym Witosie, który za jego sprawą na wsiach był czytany list, który jeszcze bardziej mobilizował do walki. Zna,
bolszewicki najeźdźców. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu w imieniu wojewody dolnośląskiego Jarosława Obrenskiego za ten właśnie całoroczny trud, za przygotowanie tej uroczystości, za te plony, dzięki którym możemy na co dzień spać spokojnie. Dziękuję serdecznie na ręce pana wójta. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam, tak, jest z nami pan Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Szanowni Państwo, w zasadzie to wszystko już zostało powiedziane. Cóż można więcej powiedzieć? No ja się oczywiście przyłączam do tych podziękowań za pracę, za trud, za to, że możemy być bezpieczni, jeśli chodzi o ten chleb. Żebyśmy go zawsze mieli w domu każdego dnia. Ale chciałem powiedzieć jeszcze dodatkowo, panie wójcie, bardzo panu dziękuję właśnie za to, że pomimo tego trudnego czasu, w jakim się znajdujemy, podjął pan decyzję, żeby te dożynki się odbyły. Bo COVID COVID-em, ale tą łączność z tradycją mieć musimy. I za to panu bardzo serdecznie dziękuję, że pomimo tych problemów możemy się tutaj spotkać, możemy dziękować, no i możemy świętować. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że już listę mówców mamy zamkniętą, tak? Nikt z Państwa już nie chciałby zabrać głosu? Jeśli nie, szanowni Państwo, teraz to, o czym wcześniej pan wójt wspominał, nastąpi uroczysty moment wręczenia odznaki honorowej zasłużony dla rolnictwa, przyznanej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. A do tego aktu dekoracji chciałbym poprosić naszych znamienitych gości, pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jacka Świata, pana Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka województwa dolnośląskiego, pana Tomasza Krzeszowca, dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu oraz pana Damiana Mrozka, radnego Sejmiku województwa dolnośląskiego. Zapraszam panów tutaj. Wraz z panem wójtem, to chyba za chwilkę. Szanowni Państwo, jak już wcześniej było to zasygnalizowane, mamy kilku mieszkańców gminy Udanin, którzy otrzymają dzisiaj tę odznakę honorową zasłużony dla rolnictwa. Pierwszym z nich, to jest kolejność alfabetyczna, jest pan Tomasz Babijczuk. Zapraszam pana Tomasza. Od 2004 roku prowadzi gospodarstwo rolne, zaczął od 9 hektarów. W tym roku już ten areał wynosi 105 hektarów upraw roślin, zbóż, rzepaku, kukurydzy, soi i buraków cukrowych. Ale też jest aktywny, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Podniósł też swoje wykształcenie. W 2009 roku utrzymał tytuł inżyniera rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jeśli chodzi o społeczną działalność, to pan Tomasz jest sołtysem wsi Sokolniki oraz radnym Rady Gminy obecnej kadencji. Kolejny wyróżniony jest pan... Może proponujemy, żeby państwo zostali tutaj do wspólnego zdjęcia. Pani Rady, zapraszamy jeszcze. Pan Andrzej Hucał. Zapraszamy serdecznie. Który prowadzi gospodarstwo, zaczął w Konarach, później dokupił ziemię w Lusinie, zajmował się również hodowlą bydła i trzody chlewnej i jest również aktywnym, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych na zakup sprzętu. Obecnie posiada 120 hektarów ziemi, głównie to są uprawy roślinne, pszenica, rzepak, buraki, kukurydza. Jeśli chodzi o tą część społeczną, był członkiem Rady Sołeckiej, a od 10 lat jest przewodniczącym spółek wodnych w Lusinie, a także członkiem NSZZ Rolników Indywidualnej Solidarność. Gratulujemy serdecznie. Czy jest z nami pan Jan Klęczar? Kolejny wyróżniony. Jeśli nie, to przekażemy tę odznakę w stosownej chwili i przy okazji takiego wydarzenia.
Czy pan Marcin Łasicki dotarł już do nas? Również przekażemy to wyróżnienie. Pan Kamil Młynarczyk, zapraszamy serdecznie, który od 2016 roku jest rolnikiem. Obecnie uprawia 30-hektarowe gospodarstwo. Uczęszczał do Technikum Agrobiznesu w Mokrzeszowie. Tam uzyskał tytuł Technika Agrobiznesu. Również ma w swoim życiu hodowlę bydła mięsnego, ale ze względu na nieopłacalność zrezygnował z niej. Obecnie wspólnie z ojcem świadczy usługi rolnicze z zakresu zbioru zbóż, kukurydzy oraz mulczowania poboczy, a prowadzi również własną firmę pod nazwą Camrol Agro, zajmującą się sprzedażą maszyn rolniczych. Gratulujemy serdecznie. Kolejna osoba wyróżniona to pan Ryszard Piwowarski, który do 1900... Jest pan Ryszard? Jest, zapraszamy serdecznie. Do 1995 roku był związany z rolnictwem, jako m.in. dyrektor Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Udaninie. Od 1995 roku zdecydował się na rolniczą indywidualną działalność. Początkowo zakupił 26 hektarów. Obecnie jest to areał 58 hektarów. Głównie oczywiście to są uprawy rolne. Aktualnie gospodarstwo zostało przekazane dzieciom, ale pan Ryszard nadal aktywnie je uprawia. Serdecznie gratulujemy. Pan Wojciech Płaziuk, który gospodarzy od 1993 roku. Początkowo to było 8 hektarów, ale później zwiększał się ten areał aż do 23 hektarów. Produkcja roślinna, czyli pszenica, ozima i rzepak. Od 2011 roku również oprócz działalności rolniczej pracował w branży rolniczej jako kierownik serwisu maszyn rolniczych w jednej z firm sprzedającej sprzęt rolniczy. Działalność społeczna pana wójta jest również bogata. Był przewodniczącym Rady Sołeckiej, był radnym Rady Gminy Udanin, a od 2018 roku jest wójtem gminy Udanin i oczywiście jednocześnie prowadzi gospodarstwo rolne. Gratulujemy serdecznie. Zapraszam kolejnego wyróżnionego, pan Adam Szczypczyk. Od 2010 roku prowadzi gospodarstwo przyjęte po rodzicach. Swoje gospodarstwo, tak jak i poprzednicy, rozwijał dzięki programom rządowym, unijnym. Obecnie areał wynosi 64 hektary upraw buraków cukrowych, kukurydzy nasiennej, rzepaku i pszenicy. Zajmuje się również produkcją zwierzęcą. Gratulujemy serdecznie. I ostatni wyróżniony, pan Krzysztof Urbańczyk, który jest rolnikiem od 1988 roku. Najpierw to było 14 hektarów, teraz to gospodarstwo ma już ponad 30 hektarów. Oczywiście produkcja roślinna, pszenica, rzepak, jęczmień, jary. Jeśli chodzi o funkcje społeczne, był sołtysem w Siłdaniu od 2000 roku do 2014, a radnym Rady Gminy Udanin jest od roku 2006. Jest również też członkiem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlakiem Granitu. Serdecznie gratulujemy. Szanowni Państwo, to wszyscy wyróżnieni przez ministra rolnictwa. Proponuję wspólne zdjęcie. Dziękuję bardzo i mogę powiedzieć, że już zapraszamy. A jeszcze pan wójt coś chce powiedzieć. Szanowni rolnicy gminy Udanin, drodzy Państwo. To jest tak, że trzeba dziękować za Waszą pracę i te odznaczenia są podziękowaniem za zaangażowanie, za wkład, jaki wnosicie w rozwój gminy, ale przede wszystkim w produkcję pożywienia. Ja tu dzisiaj deklaruję, że w kolejnych latach również będę wnioskował o odznaczenia dla rolników. Mamy bardzo wielu rolników na terenie gminy Udanin. Jest to gmina typowo rolnicza, wiejska gmina. Dlatego z tego miejsca apeluję do rolników, aby się nie wstydzili odbierać tego typu odznaczenia, bo to jest zaszczyt, honor i podziękowanie za Waszą ciężką pracę i za całokształt. Jeszcze raz serdecznie tutaj dziękuję
za to, że też dzisiaj mogłem odebrać ten medal. Ci, co mnie znają, wiedzą doskonale, że od dziecka w zasadzie jestem związany z rolnictwem. Myślę, że być może jeszcze wiele przede mną pracy, aby wspierać rolników jako gospodarz gminy. Będziemy ich wspierać. Ci, którzy są blisko mnie, to odczuwają, ale ci, którzy są dalej, też myślę, że odczują, ponieważ jestem wójtem wszystkich mieszkańców gminy, tych, co na mnie głosowali, jak i również tych, co na mnie nie głosowali. Jestem otwarty na wszelkie spotkania, na wszelkie propozycje, po to, abyśmy mocno szli do przodu jako gmina. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i tym miłym akcentem część oficjalną już jakby zamykamy. Teraz oczywiście nadal kontynuujemy dożynki. Będzie to część muzyczna, ale nieco luźniejsza. Ja oddam już głos pani Grażynie Teleszko, która nie tylko jest kierownikiem kapeli folklorystycznej Cicha Woda, ale także organizatorem i kierownikiem, tak można powiedzieć, przeglądów zespołów ludowych. Właśnie za chwileczkę zainaugurujemy ósmy już przegląd zespołów ludowych. Pieje, kur, pieje. Zapraszam pani Grażyno.